za jeden z najważniejszych okresów w dziejach staropolskiego parlamentaryzmu i w ogóle Rzeczypospolitej uznaje się Sejmy lat 60. XVI wieku. Na nich to właśnie z inicjatywy działaczy ruchu egzekucyjnego przeprowadzono wiele reform usprawniających funkcjonowanie ówczesnego państwa. Ruch egzekucyjny był to ruch polityczny szlachty polskiej, zrodzony w latach 20. i 30. XVI wieku, a kontynuujący swoją działalność do końca lat 70. tego samego stulecia. Poszukując genezy ruchu egzekucyjnego, należy się cofnąć jednakże do początków polskiego parlamentaryzmu, do 15. stulecia. Wówczas to dawna Rada Królewska przekształciła się w Senat, natomiast posłowie wybierani na sejmikach ziemskich uformowali Izbę Poselską. Królowie opierali się w rządzeniu dalej na najbliższych doradcach, czyli na Senacie. Izbę Poselską traktowali zaś tylko jako zgromadzenie, które powinno zatwierdzać podatki niezbędne do funkcjonowania państwa, ewentualnie zatwierdzać decyzje podjęte w gronie króla i najbliższych mu dostojników, czyli praktycznie rzecz biorąc senatorów. Niewiele zmieniła tu konstytucja Nihilnowi, uchwalona w Radomiu w roku 1505. Wprawdzie zagwarantowano w niej, że żadne nowe prawa nie mogą zostać uchwalone w państwie, ani zmienione, zmodyfikowane, bez wspólnej zgody Senatu, Króla oraz Izby Poselskiej, jednakże kolejni monarchowie nie zmienili swojego postępowania względem posłów. Zygmunt Stary, który objął panowanie w roku 1506, kontynuował politykę swoich poprzedników, domagając się od posłów jedynie zatwierdzania decyzji podatkowych. Z tego tytułu określany był mianem króla senatorskiego. Niezadowolenie szlachty z takiego postępowania jednak narastało wraz ze wzrostem wykształcenia szlachty, wraz ze wzrostem znaczenia sejmików, które coraz częściej kontaktowały się ze sobą. Po raz pierwszy wyraz swojemu niezadowoleniu dała szlachta na Sejmie 1520 roku, zwołanym do Bydgoszczy podczas wojny z zakonem krzyżackim. Posłowie szlacheccy domagali się wówczas poważnego traktowania Izby Poselskiej, domagali się współudziału w rządzeniu państwem. Niewiele to jednak zmieniło. Okazywało się przy tym, że król czasami także łamał najważniejsze zasady ustrojowe państwa. Przykładem tego stała się elekcja w 1529, a następnie koronacja rok później małoletniego Zygmunta Augusta na króla. Narastające niezadowolenie przejawiło się już kilka lat później, w roku 1537, kiedy to król zwołał pospolite ruszenie przeciw Mołdawii. Szlachta zebrana pod Lwowem demonstracyjnie jednak żądała przestrzegania prawa przez najwyższych urzędników państwowych. Zwolennicy króla, chcący nieco zdeprecjonować postawę szlachty, określili te wydarzenia mianem wojny kokoszej. W latach tych, to właśnie w latach 30., 40. i do połowy wieku XVI kształtowało się grono działaczy ruchu egzekucyjnego. W połowie XVI stulecia na czele ruchu stanęli tak znani przywódcy szlacheccy jak Hieronim Ossoliński, wyznawca kalwinizmu z Małopolski, który kilkakrotnie z województwa krakowskiego był wybierany na Sejm. Rafał Leszczyński, wyznawca kościoła braci czeskich z Wielkopolski, który aż 10-krotnie był wybierany na Sejmy, a kilkakrotnie marszałkował Izbie Poselskiej. Olbrzymią popularność wśród szlachty zdobył wówczas, gdy obdarzony tytułem urzędem wojewody brzesko-kujawskiego, urzędem zapewniającym mu miejsce w Senacie, zrezygnował z niego, by w Izbie Poselskiej walczyć o realizację postulatów ruchu egzekucyjnego. Kolejnym z przywódców był Mikołaj Sienicki, arianin z Rusi, z ziemi chełmskiej, który aż 19 razy był wybierany posłem do Sejmu, a 8 razy marszałkował Izbie Poselskiej i był to rekord w całych dziejach staropolskiego parlamentaryzmu. Ze względu na talent krasomówczy i znajomość prawa był zwany polskim Demostenesem. Postulaty ruchu egzekucyjnego popierali też ówcześni pisarze z Andrzejem Fryczem Modrzewskim, Mikołajem Rejem czy Janem Kochanowskim z Czarnolasu na czele. Jakież to były postulaty?
kształtowały się, jak już powiedziałem, od lat 20., 30. XVI wieku, jednakże w połowie stulecia program ruchu egzekucyjnego był już praktycznie rzecz biorąc rozwinięty. Po pierwsze, chodziło działaczom szlacheckim o egzekucję dóbr. Egzekucję dóbr, czyli zwrot królowi majątków zagarniętych niezgodnie z statutami. Cofano się tutaj, odwoływano się przy tym do konstytucji Sejmu z 1504 roku, które to konstytucje zakazywały królowi zastawiania dóbr domeny monarszej, rozdawania ich komukolwiek bez zgody Sejmu, bez zgody parlamentu. Jagiellonowie, chcąc pozyskać sobie zwolenników, nie przestrzegali tego, stąd wiele wiosek i miast królewskich trafiało w ręce szlachty, a przede wszystkim tej bogatszej elity warstwy magnackiej, senatorów, najbliższych doradców króla. W ten sposób skarb królewski miał coraz większe trudności z opłaceniem wojska i z opłaceniem w ogóle administracji państwowej. Królowie coraz częściej domagali się od szlachty nowych podatków. Jedynie zwrot dóbr domeny królewskiej monarsze, zdaniem szlachty, mógł zaradzić tym trudnościom. Drugim hasłem, od którego wzięła się wręcz nazwa całego ruchu, była egzekucja praw, czyli przestrzeganie dawnego prawa. Działacze ruchu egzekucyjnego dowodzili, że nie domagają się żadnych szkodliwych nowości, a tylko przestrzegania tych praw, które już były dawno uchwalone. Więc chodziło tu po prostu o wykonywanie swych obowiązków przez wszystkich urzędników, ujednolicenie i kodyfikację prawa, przełożenie łacińskich formuł prawniczych na język polski, a przede wszystkim usprawnienie sądów z apelacyjnym sądem królewskim na czele. Domagano się też wprowadzenia zakazu łączenia kilku wyższych urzędów w jednym ręku. Domagano się unifikacji państwa, połączenia, ujednolicenia systemu prawnego tych części Królestwa Polskiego, które posiadały odrębne prawa. Możemy tu wśród nich wymienić Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie, które posiadały własny skarb i Sejm, także Mazowsze, no a przede wszystkim Wielkie Księstwo Litewskie. Dążono do zunifikowania połączenia ściślejszym związkiem korony z Wielkim Księstwem Litewskim. Domagano się też ujednolicenia monety, ujednolicenia ceł. W ten sposób tworzył się szeroki program nie tylko przestrzegania prawa, ale i zreformowania państwa z reformą skarbowo-wojskową na czele. Działacze ruchu egzekucyjnego walczyli o realizację swych postulatów przede wszystkim na sejmikach, kaptując do nich szlachtę, a następnie jako posłowie na forum staropolskiego parlamentu. Do końca panowania Zygmunta Starego nie udało się zrealizować żadnej z postulowanych reform. Zygmunt Stary pozostał do końca życia królem senatorskim. Tym większe nadzieje łączono z jego synem, Zygmuntem Augustem, który objął tron w roku 1548. Okazało się jednak, że już na pierwszym sejmie zwołanym wówczas do Piotrkowa król zraził się do szlachty. Na sejmie tym rozpatrywano bowiem sprawę małżeństwa, które król zawarł potajemnie z Barbarą Radziwiłłówną. Większość posłów uznała, że małżeństwo to będzie szkodziło koronie Królestwa Polskiego, nie przyniesie korzyści na arenie międzynarodowej, wzmocni tylko rody magnackie, możnowładcze, z Radziwiłłami litewskimi na czele, odsunie także perspektywę Unii z Wielkim Księstwem Litewskim. Doszło wówczas do niespotykanej w dziejach polskiego parlamentaryzmu demonstracji. Oto po przemówieniu jednego z posłów, Piotra Boratyńskiego, cała izba poselska uklękła przed tronem, prosząc króla, by dla dobra państwa rozwiódł się z Barbarą Radziwiłłówną. Król postulaty te oczywiście odrzucił. Doprowadził do koronacji Barbary Radziwiłłówny, ale już na Sejmie roku 1550 obiecał, że zajmie się postulatami ruchu egzekucyjnego. Obiecał, że przynajmniej doprowadzi do weryfikacji nadań dóbr królewskich. Obietnic tych nie zamierzał jednak realizować, opierając się, podobnie jak ojciec, na wąskiej elicie wiernych mu senatorów z hetmanem Janem Tarnowskim i biskupem Samuelem Maciejowskim na czele.
W związku z tym na kolejnych sejmach dochodziło do ostrych starć, ostrych dyskusji między senatorami a przedstawicielami Izby Poselskiej. Już w roku 1555 w odpowiedzi na odrzucenie postulatów szlacheckich Izba Poselska nie uchwaliła podatków tak potrzebnych państwu. W roku 1556 posłowie przybyli na Sejm ze spisem kilkuset przypadków nadań dóbr królewskich z naruszeniem prawa, ale i wówczas nie zostali wysłuchani. Na jednym z kolejnych sejmów, który rozpoczął obrady w roku 1558, a zakończył w następnym, pod przywództwem marszałka Izby Poselskiej Mikołaja Sienickiego, dokonali swoistej demonstracji. Ci z nich, którzy posiadali jakiekolwiek dyplomy nadań dóbr królewskich, zaczęli je składać u stóp monarchy. Chcieli w ten sposób zmusić króla do przystąpienia do realizacji reform ruchu egzekucyjnego. Monarcha tych dekretów oczywiście nie przyjął, a demonstracyjnie po zamknięciu Sejmu wyjechał na Litwę i przez 3 lata nie zwoływał Sejmu. Czy możemy wobec tego zarzucić Zygmuntowi Augustowi, że nie rozumiał potrzeby zreformowania państwa? Wydaje się, że nie. Opierał się po prostu wzorem poprzedników na Senacie, na senatorach, obawiając się ich opozycyjnych działań. Obawiał się też wielu trudności przy realizacji reform ruchu egzekucyjnego. Wiedział, że musi mieć niezaprzeczalne argumenty, których senatorowie nie potrafią obalić. Wiedział też, że będzie to żmudna reformatorska praca rozłożona na wiele lat. Tymczasem jednak zmieniła się sytuacja międzynarodowa Polski i Litwy i ta zmusiła króla do przyspieszenia działań, do zmiany postawy wobec ruchu egzekucyjnego. W roku 1558 państwo zakonu inflanckiego zostało najechane przez wojska Iwana Groźnego. Nad Litwą zawisło niebezpieczeństwo opanowania tej północnej krainy przez Moskwę, co zagroziłoby i handlowi litewskiemu, ale także zagroziłoby koronie, ponieważ otwarcie się Moskwy, zdobycie kontaktów z Zachodem w wyniku zdobycia portów bałtyckich przyspieszyłoby modernizację tego kraju, który wówczas toczył już nie jedną wojnę z Wielkim Księstwem Litewskim. Wybuchła wojna, w którą zaangażowała się Litwa, ale także korona. Zygmunt August na tąż wojnę potrzebował pieniędzy. Wiedział jednakże, że bez poparcia postulatów ruchu egzekucyjnego nie może liczyć na podatki w koronie. Stąd też zwołał Sejm do Piotrkowa w roku 1562. Rozpoczął się on w listopadzie. Król przybył nań demonstracyjnie ubrany w strój polski. Tak też w szare szlacheckie kontusze nakazał ubrać cały swój dwór. Była to, można powiedzieć, taka jawna postawa, czy ukazanie wszystkim, że król zmienia zdanie i że poprze postulaty ruchu egzekucyjnego, gdyż do tej pory widywano go tylko w stroju włoskim. I rzeczywiście, ku zadowoleniu Izby Poselskiej, wyrażonej w mowie marszałka Rafała Leszczyńskiego, król postanowił poprzeć reformy. Stąd Sejm ten nazwano pierwszym Sejmem egzekucyjnym. Uchwalono na nim konstytucję o egzekucji dóbr, czyli zwrocie nieprawnie posiadanych majątków królewskich, o ich lustrowaniu, czyli spisaniu, oszacowaniu dochodowości, wreszcie o utworzeniu wojska kwarcianego. Z dóbr królewskich 1/5 miał sobie zostawiać ich dzierżawca lub też starosta, reszta 4/5 miała trafić do skarbu królewskiego. I z tej części przeznaczonej do skarbu królewskiego 1/4 miała być przeznaczona na stałe wojsko strzegące kresów południowo-wschodnich państwa. Stąd też od tej czwartej części wojsko to nazwano kwarciany. Udało się za pieniądze zbierane z dóbr królewskich utrzymać odtąd corocznie 4000 żołnierzy na Podolu, Rusi i Ukrainie. W ten sposób Rzeczpospolita uzyskała po raz pierwszy swoje stałe siły zbrojne. Na tym i kilku kolejnych, 6 kolejnych sejmach nazywanych egzekucyjnymi przeprowadzono jeszcze wiele ważnych dla państwa reform. Między innymi zakazano łączenia starostw
i innych ważniejszych urzędów państwowych w jednym ręku. Co jest bardzo ważne, doszło do rewizji nadań królewskich i do powołania komisji lustratorów złożonych z posłów i senatorów, którzy mieli spisywać majątki królewskie. Dalej opodatkowano dziesięciny. W ten sposób duchowieństwo pośrednio zaczęło łożyć na utrzymanie państwa. Zniesiono wykonywanie wyroków sądów kościelnych przez starostów, co było bardzo ważne z punktu widzenia szlachty protestanckiej, gdyż sądy kościelne wyrokowały często w sprawach o wiarę. Rozciągnięto kontrolę Sejmu nad działalnością podskarbiego. Odtąd podskarbi musiał zdawać przed Komisją z Izby Poselskiej i Senatu rachunki, zarówno z dochodów, jak i wydatków państwa. Ujednolicono cła, myta, miary i wagi w skali całego kraju. No i wreszcie, co najważniejsze, przystąpiono do unifikacji państwa. Już na Sejmie Warszawskim 1563-64 roku inkorporowano, wcielono do Rzeczypospolitej Księstwo Oświęcimsko-Zatorskie, które odtąd miało się stać częścią województwa krakowskiego. Zabiegano jednakże przede wszystkim o unię z Litwą i był to jeden z bardzo istotnych postulatów ruchu egzekucyjnego. Do unii tej doszło wreszcie w roku 1569 na Sejmie zwołanym do Lublina. Odtąd obydwa państwa miała łączyć nie tylko osoba króla, ale także wspólny Sejm, wspólna polityka zagraniczna i wspólna moneta. Do Sejmu Królestwa Polskiego dołączono 28 senatorów i 44 posłów z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Na tym samym Sejmie Lubelskim doszło też do Unii Parlamentarnej z Prusami Królewskimi, czyli Pomorzem Gdańskim. Zlikwidowano tamtejszy odrębny Sejm, a posłowie i senatorowie z Pomorza, z Prus Królewskich zasiedli w gronie senatorów koronnych i litewskich. Ruch egzekucyjny powoli jednak zamierał. W latach 70. po śmierci Zygmunta Augusta wielu parlamentarzystów uznało, że zasadnicze reformy państwa zostały dokonane. Inni zostali pozyskani przez monarchów nadaniami ważnych urzędów, przeszli w ten sposób do grona senatorów. Jeszcze inni ze względu na wiek zaprzestawali swojej działalności. Jednakże jeszcze w 1578 roku ruch egzekucyjny odniósł swego rodzaju sukces. Wtedy to powołano sąd apelacyjny, Trybunał Koronny obradujący w Piotrkowie i Lublinie, a jakiś czas później także Trybunał dla Wielkiego Księstwa Litewskiego. Usprawniło to w bardzo znaczący sposób sądownictwo, bo odtąd orzekaniem, rozstrzyganiem apelacji zajmowali się przez cały rok sędziowie wybrani przez szlachtę na sejmikach deputackich. Jakież było znaczenie ruchu egzekucyjnego? No przede wszystkim ruch egzekucyjny był wyrazem troski szlachty o sprawne funkcjonowanie państwa. Był wyrazem postawy obywatelskiej. Był też szkołą działalności politycznej i szkołą obywatelską, bez której trudno wyobrazić sobie bezkrólewie. To dzięki działaczom ruchu egzekucyjnego, aktywnym także po śmierci Zygmunta Augusta, po wygaśnięciu dynastii Jagiellonów, państwo sprawnie funkcjonowało w okresie pierwszych bezkrólewi. To dzięki nim ustalono zasady obioru monarchy, to dzięki nim zabezpieczono państwo konfederacjami i dzięki nim wreszcie uchwalono słynny akt Konfederacji Warszawskiej w roku 1573, który gwarantował bezpieczeństwo i pokój wyznaniowy w całym kraju, a Rzeczpospolita zasłużyła na miano państwa bez stosów. Tak więc te 7 sejmów egzekucyjnych, począwszy od Sejmu Piotrkowskiego 1562 roku, po Sejm Lubelski 1569 roku, w zasadniczy sposób usprawniło funkcjonowanie państwa, a przez Unię z Litwą zmieniło jego strukturę. Powstała jedna Rzeczpospolita.